No dobra, dotarliśmy do naszego ciała. Odzyskaliśmy duszę, jest ich 5500. Nic nie straciliśmy po tym, jak nas tamten koleś zabił. On najprawdopodobniej dostał ekwiwalent naszych dusz, czy coś tam dostał od tego. Dostał człowieczeństwo, bo nas zabił. Ale teraz tutaj przyszedłem jako pusty, specjalnie, żeby mieć pewność, że mogę już to ognisko rozpalić. Mogę. A z tej odpoczniemy, żeby nas nie wyrzucało nigdzie. Aj, tylko troszeczkę zabrakło. Dobra. Czy my tutaj mamy coś jeszcze? Jest! Tak, będziemy mogli używać Claymora. I... Nie będziemy mogli używać Claymora. No nie, muszę zabić kilku pacanów. No dobra, dostaliśmy duszę. Podbijamy siłę do 16. Przywrócimy sobie człowieczeństwo przy okazji. I będziemy mogli teraz założyć Claymora. Patrzymy, czy on nas nie przeważy. 54, 25, 27. Oj, przeważy nas. Musieli coś założyć lżejszego. Teraz poruszamy się jak ostatni ślimak. Co by zdjąć tutaj? No, nie wyglądamy jakoś specjalnie super, ale możemy przynajmniej nieść nasz super miecz. Dobra, wróćmy do naszego rycerza, którego nam nie pozwolił zabić tamten pacan, co nas zabił. I mam nadzieję, że teraz go już pokonamy bez większych utrudnień. Ci się obrodzili, bo ich pokonałem, ale teraz zadaję im troszeczkę więcej obrażeń. I ten miecz jest bardzo fajny. Po ulepszeniu go na maksimum jest bardzo fajny. Najlepsze w tym mieczu to jest, że ma bardzo szybki, silny atak. Z czego każdy większy miecz ma dużo, dużo wolniejszy. Przez co walcząc na PvP czy jakkolwiek inaczej możemy... Możemy wykorzystać to, że to jest właśnie bardzo dużo szybsze. No dobra, chodź tu, panie. Ciągniemy cię na zewnątrz, jak ostatnio. Tu jest dużo miejsca. O, i teraz będziemy mogli skorzystać z naszego super szybkiego ataku. O, jak też zauważycie, zadajemy mu jakieś 3 razy więcej obrażeń. No, w drugą stronę i ciach. No teraz to pójdzie bardzo łatwo. No, dawaj. I jeszcze raz. A, nie był jeszcze raz. Można go zejść od tyłu. Jeszcze raz. Jest taki wolny. O, ale... Oż ty draniu. Wolno, ale się leczy skupaniec. To mogło zaboleć.
No i jeszcze jedno musi siąść. I jest. I mówimy panu do widzenia. O, i dostaliśmy Titanite Shardy. Nie musieliśmy ich kupować u kowala. I pójdziemy jeszcze ulepszyć ten miecz do plus 2. Co będzie nam dawało większe obrażenia. Warto też, w tym momencie mogę też powiedzieć coś o broniach i o ich modyfikatorach, o czym nie wspominałem wcześniej. Otóż każda broń ma modyfikator od danej statystyki. Ten miecz ma w gruncie rzeczy modyfikator od siły, z tego co pamiętam. Tak, ma modyfikator od siły i od zręczności. C. Z czego S to jest najlepsze, później jest A, B, C, D, E, coraz niższe oczywiście. I widać, że tutaj z siły mamy obrażenia fizyczne 103 plus 16, co jest bonusem od naszej statystyki, czyli siły 16. I później ten bonus coraz bardziej wzrasta. Teraz ulepszmy tą broń. To plus 2. Tak, cześć. Reinforced Weapon. Teraz nasz Claymore. I w tym momencie nie dość, że się zwiększa, zwiększają się obrażenia fizyczne, to jeszcze zwiększa się modyfikator. Znaczy, nie modyfikator, tylko dodatkowe obrażenia, znaczy dodatkowe obrażenia modyfikowane z naszej statystyki. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale łapiecie sens. I tutaj znowu się jeszcze bardziej wszystko zwiększa, co będzie nam dawało jeszcze większe sumaryczne obrażenia. W tym momencie mogę też pokazać, albo przypadkiem się napić. Jak założymy broń do drugiej ręki, na przykład naszą... Nie, to nie jest nasza stara maska, tu jest nasza stara maska. I teraz na ekranie, po prawej stronie, mamy obrażenia z broni, z pierwszej broni z prawej ręki i z drugiej broni z prawej ręki. I widzimy, że obrażenia z Claymora są dużo większe. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie warto patrzeć na obrażenia wypisane tutaj, gdyż one mogą się różnić od obrażeń, które są zadawane faktycznie fizycznie temu przeciwnikowi, bo przeciwnicy mogą być odporni na różne typy obrażeń. Więc tamta liczba, która tam pokazuje, pomimo tego, że może być bardzo wysoka, tak naprawdę możemy przeciwnikowi zadawać dużo, dużo mniejsze obrażenia niż zupełnie inną bronią, z innymi dodatkami. Z tego co zauważyłem, to bronią niemagiczną zadaje się najwięcej obrażeń, ale są wrogowie, którzy faktycznie mają słabe strony i wtedy warto im jakąś bronią magiczną zadawać obrażenia. Dobra, porozmawiamy z tym panem. Okej. Okay. On nie jest zbytnio rozmowny na początku. O, i ma też tendencję do zasypiania. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So, here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Czy on miał nam jeszcze coś do powiedzenia? Still closed. Still closed. Nie. Oczywiście naszym celem jest otworzenie tej bramy, bo nie moglibyśmy iść dalej, gdybyśmy w ogóle nie otworzyli tej bramy. I ten pan później znika, ale spotykamy go jeszcze bardzo często i bardzo w różnych lokacjach. To jest coś bardzo śmieszne, chociaż ostatnio nie udało mi się zrobić najlepszego zakończenia całego tak zwanego jego storyline'a, ale udało mi się zrobić prawie najlepsze. Teraz postaram się, żeby się udało nam najlepsze. Chociaż też nie wiem, czy się uda. No niestety nie mam żadnego usprawiedliwienia, dlatego że ten koleś po prostu jest pasanem.
No, jak widzicie, zadajemy aż całe 40 obrażeń więcej naszym krytykiem w plecy. O, widać, że tutaj ktoś ma pomarańczowy znak wyzwania, bo już jest, należy do tamtego przymierza. Czemu wszyscy te znaki w jednym miejscu dają? To to jest tym żółtym? Nie, już zniknął. Wszyscy na gargulce? Wszyscy na gargulce. Może kogoś wezmiemy na gargulce, tylko najpierw... Właśnie, mamy tutaj znak. Be wary of caster. Od razu możemy zrejtować to i dać mu plusa. I w tym momencie on dostaje jedną humanity. Co jest bardzo fajne. I teraz mogę wam pokazać, gdzie on jest. On jeno sobie stoi tam u góry i czyha na nas. Czekasz sobie tutaj wyjdziemy i będziemy walczyć z tym dużym rycerzykiem, którego już pokonaliśmy. I nam będzie pakował magiczne kule w plecy. No, bardzo zabawny. O, dusza strażnika ognia. To jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy teraz dam radę wam pokazać. Dzięki niej ulepszamy naszego Estus Flaska. Ale musimy to zrobić. Nie możemy co prawda to zrobić. Mamy taką opcję ręcznie, że tak powiem, tego zrobienia, jeżeli użyjemy tego. Pyta się, czy nas użyć, nie? Ale nie użyję, bo już to sprawdzałem, nie daje to żadnych efektów. Musimy pójść do innego strażnika ognia i dopiero wtedy on nam ulepszy Estus Flaska i będziemy mieli Estus Flaska plus 1 lub oczywiście kolejne. No, dało radę. One hit KO. No. No i ciach. No i z tą bronią to, jak widzicie, można biegać, nie? Tym bardziej, że już mamy go plus 2, co nam daje dużego bonusa do obrażeń. I to będzie nasz pierwszy duży miecz, z którym biegamy. Tam jest pan na dole, tutaj zaraz ktoś wybiegnie nam z drzwi. A tu jest halabarda. Nie walczyłem nigdy halabardami, wydawały mi się dość wolne. Co prawda ludzie w PvP sobie dobrze radzą z halabardami. Używając ich... O, basement key, tak. Używając właśnie halabard w dwóch rękach. No dobra. Mamy kolejnego zawodnika. Myślałem, że będzie po drugiej stronie kraty. To by było bardzo fajne. Gdzie on jest? Kurde, znowu mam moba. Byleby koleś był spoko. I poczekał, aż ja go zabiję. I co? Czemu ta brama się nie otworzyła? O, jest, 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 jest. Co on ma przy sobie? Ma tą tarczę, ma ten niefajny mieczyk. Ukłonimy się ładnie. Tak, za każdym razem w PvP trzeba się kłaniać. Nie wolno atakować bez wezwania, jak tamten pacen. Oj, ma jakiegoś laga, może być niefajnie. Och, tak, schowani za tarczą. Och, uwielbiam ten miecz. O! Czym on do mnie rzuca? Z czym do ludzi, człowieku? Picia. O, w tarczę weszło. Koleś ma leciutkiego laga, to jest trochę nieprzyjemne. Bo mogę nie zauważyć momentu, kiedy on się znajdzie za nami. A wtedy, jak nam dziabnie w plecy, to będzie po nas niestety. Strasznie szybko ma tą broń. Co to jest za sztylet? Kurde! Musimy coś... O, jest daleko, dobra. O, shit! O, shit! O, shit! O, shit! O, shit! To nam przypieprzył.
Teraz... No tak, nasza nieodporność na krwawienie. No i po nas. Coś widzę, że tutaj ludzie polują na tak zwanych noobów. No, a może inaczej, nowych graczy. I sobie po prostu na nich farmią. To może, żeby nie psuć płynności rozgrywki, nie będę grał jako człowiek, tylko jako pusty, żeby nam nikt tutaj nie przeszkadzał. Chyba, że wolicie inaczej. Napiszcie w komentarzach, czy mam grać jako pusty, czy może mam trzymać cały czas jako człowiek i odpierać ataki na jeźdźców. No i wróciliśmy do punktu wyjścia. Sparta wtedy brama nie była otwarta, teraz jest otwarta, co jest dla mnie trochę dziwne. Może to dlatego, że tamten koleś nawiedził nasz świat. Możliwe, że dlatego. Tutaj nie widzę, żeby był żaden znak, więc od razu postawimy znak. Uważaj na orientacja lewo. I zaraz wam pokażę czemu. Bo z lewej strony znajduje się pan, który w momencie, kiedy my byśmy się bawili z tamtym, on by nam wsadzał swój rapier w tyłek. Więc musimy go na niego uważać i uprzedzić innych graczy o tym, że on się tam znajduje. O, ładnie mu przywaliłem. Teraz poczekamy. O, jak on ma taką postawę, nie należy go atakować, bo on wtedy zbija nasz miecz i wsadza go nam, swój rapier, wsadza nam prosto w brzuch, co się kończy zwyczaj śmiercią przy takiej ilości życia, jaką my teraz mamy. Panu dziękujemy, zapraszamy kolejnego. No, 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 chodź. A, jeszcze windę muszę uruchomić. Ile rzeczy do zrobienia. I sru. Co kto tutaj napisał? I did it! No proszę, brawo. Przejdziemy dołem, żeby ten czarownik nas nie nawalał. I tutaj mamy windy. Należy je uruchomić. I zaraz zobaczycie, gdzie się dostaniemy tymi windami. Okolica powinna być znajoma. Tak jest. Kaplica Firelink. I tam odkrywałem sekret i pokazywałem wam ukryte skrzynie z paroma rzeczami. Tutaj jest ten grubas. Oh, miracle. Tak jest. Come again. I czy tutaj się pojawiły jakieś nowe... A, pójdziemy ulepszyć naszego Estus Flaska do pani, która jest Firekeeperem i siedzi pod ogniskiem. Niestety nie może mówić. I mamy Estus Flask plus 1. Dobra. Czas iść dalej. O, możemy jeden poziom sobie podbudować. I to miała być zręczność 12, z tego co pamiętam. Albo nie, po prostu endurance. Endurance, żebyśmy mogli wreszcie nosić tamtą zbroję. Tylko strasznie dużo musimy ją podnieść.
Dobra, endurance jest. No i dobrze, to był Maciej i zapraszam do kolejnych odcinków, w których wespniemy się na dzwonnicę i zabijemy gargulce i pomoże nam w tym Rycerz Słońca. Zapraszam i dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania.